Żydzi wyrzucani są ze wschodu, to znaczy z Imperium Rosyjskiego, jadą na zachód, osiadają w małych miasteczkach, w pewnym momencie stanowią większość wyraźną w tych miasteczkach. No i w Warszawie w końcu zaczynają stanowić 1/3 ludności. Takie rejony jak Muranów są miejscami, gdzie ludzie w zasadzie mogą żyć tylko posługując się językiem jidysz. Tu na Grzybowie też są takie enklawy, ale na Grzybów jest za blisko centrum. Tu przejeżdżają tramwaje, przechodzą ludzie, tutaj są arterie przelotowe. Oczywiście to nie jest tak, że tu jest jakaś zadekretowana dzielnica żydowska, że to jest getto zamknięte. Tu każdy mógł oczywiście mieszkać, kto chciał, ale tutaj między tymi domami aż roi się od modlitewni hasyckich, różnych. Między innymi znajduje się tam modlitewnia hasydów z Paresowa, modlitewnia, w której w pewnym momencie zmienia się zasady, nie wszyscy się z tym godzą i dochodzi do konfliktu, który kończy się wyrwaniem brody jednego z hasydów i kończy się to w sądzie. Oskarżyciel tego hasyda, który wnosi pozew o naruszenie jego nietykalności, mówi, że została naruszona jego dziewicza broda. Wtedy sędzia pyta, co to znaczy broda dziewicza. Okazuje się, że to jest taka broda, która nigdy nie zaznała nożyczek i ona jest największą świętością tego hasyda. Zupełnie inny jest Rebbe Kozienicer. Rebbe Kozienicer jest cadykiem hasyckim, który ma swój sztibel przy ulicy Gnojnej. Jest trochę niezrównoważony. Jest najbardziej chyba takim wspominanym dzisiaj cadykiem warszawskim właśnie przez swoją niekonwencjonalność. Kiedy modli się, fika koziołki, je trawę, podskakuje, ale też bije po pysku swoich wyznawców, którzy wtedy doznają najwyższej radości, zespolenia z Bogiem. Rebbe Kozienicer jest też takim recenzentem koszerności okolicznych knajp, jatek. Gdy coś mu się nie podoba, w zasadzie nie pyta, tylko od razu bije. Historia żydowska w dziejach Warszawy jest niezwykle istotna. To jest coś, co Warszawę tak niesamowicie też wyróżniało.